Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w kolejnym materiale, oczywiście z gry, jaką jest Pokémon Fire Ash. No i jak pamiętacie, ostatnio do nas dołączyła Malaeta, czyli jeden z tych legendarnych Pokémonów. No i od razu przypomniało mi się, że informowaliście mnie, iż zespół R, czyli wiecie, Jesse i James, zostali wysłani do Unowy, ponieważ wykonywali tajny plan dla Giovanniego, czyli szefa zespołu R, którym właśnie tym planem było ponoć pochwycenie, złapanie tego legendarnego Pokémona, więc myślę, że prędzej czy później Giovanni tutaj się pojawi. Innych złych teamów nie ma, no bo ogólnie zespół R to chyba współpracował wtedy z teamem Plasma, coś takiego chyba było, no ale tutaj jako, że tego nie ma, ale myślę, że zespół R może się pojawić, tak więc nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapki w górę, subskrybujcie kanał, no i zobaczymy, co będzie dalej. A teraz myślę, gdzie tu iść, no bo jesteśmy na tej naszej wysepce, co nie? Czy ja tutaj wszędzie łaziłem już, czy ja już tutaj wszędzie byłem? No tutaj tak sobie ogólnie trochę sobie powalczyłem. Ale pytanie tylko... Czekajcie, bo ona mówiła... Aha, dobra. Undela Town. No dobra, ale czy tam się da tylko... Trzeba się wycofać łodzią, co nie? Prawdopodobnie tak. Tylko którą? Nie tą na pewno. Tą przybyliśmy. Dokładnie. I teraz wracamy na drogę numer 8 i stąd można przejść na drogę numer 9. I wydaje mi się, że to będzie, słuchajcie, dróżka do właśnie tego miasta. Ale zanim to się działo, to działy się też, słuchajcie, inne rzeczy. I zaraz sobie, słuchajcie, to ogarniemy. No bo właśnie, co tam się działo? Był ten turniej, słuchajcie, turniej juniorów, bodajże coś takiego. No zresztą zaraz się przekonamy, bo słuchajcie, dobra, Ash używał różnych Pokémonów, w tym Boldora, więc w sumie Boldor czemu nie? Boldor również tutaj może być. Goliat, co ty masz za przedmiot? A on ma Suvbella, dobra, ten przedmiot jest już niepotrzebny mu. Szczęście już ma nabite wystarczająco mocne. Ale Lucky Egga to dajmy tutaj naszym Pokémonom, którym chcemy najbardziej wbijać expa. Powiedzmy, że jeszcze Unfezant niech trzyma również. Why not? No i dobra, zaraz się przekonamy co, gdzie i jak. Bo walk na pewno troszkę będzie. O, Ponyard, okej, to jest ciekawy Pokémon, chociaż na niego nie mam za bardzo nic tak dobrego, więc może jednak zmieńmy. Dobra, Krokorok niech się tutaj pojawi. Już nie mogę doczekać się, aż w końcu ewoluuje, będzie trochę silniejszy. O, widzicie, na razie nawet Pawniard go bije, niestety. Aż szkoda, no ale bywam. Czekajcie, drugi Pokémon u mnie to Pikachu. Zmieńmy dla pewności, bo po co używać tego za bardzo wręcz na chwilę obecną wyekspionego Pikachu. Wiecie, no Pikachu na lidze zawsze robi robotem, ale wcześniej nie ma co też aż cały czas go używać. Dobra, ja myślę, że Rock Blastik i Air Slash na drugiego. Może jakoś to pójdzie. Chociaż mogłem się skupić może na ataku tylko na jednego Pokemona. No zobaczymy, ile razy uderzę Rock Blastem. Raz, dwa, ojejku, najgorzej. Dobra, no liczę, że teraz to już trafisz lepiej i skuteczniej, no obym. Ładnie. O nie, jeszcze zmniejszony atak, no to chyba się... A, kryt się trafił, więc super, udało się wszystko tak jak należy. Prawidłowo, Lipard. Oho, no i zmniejszenie ataku to też jest nie za fajne. Szczególnie, że już dwa razy miałem zmniejszany atak. Wiecie co, zmienimy sobie te Pokémony, bo takie zmniejszenie ataku to trochę denerwuje, ale w sumie jego zmienimy, o, U-turnem. Można. O, pięknie od razu ile robimy. No i teraz, a może Goliat się niech pojawi. Why not? Slash na Glona, na niego też mocny atak, ale dobrze, dajemy radę. Dawaj, Brick Break w tą stronę, X-Scissor natomiast w Liparda. Nie, no powiem wam, że mój team naprawdę wzmocnił się i to nie najgorzej. Jestem tutaj, tak wiecie, no myślę, że będzie dobrze, krótko mówiąc, będzie dobrze póki co. Zresztą już mam wszystkie odznaki wbite, więc jak tu może być niedobrze, co nie? Dawaj, Head Smasha na niego, X-Scissora na Liliganta. Mam nadzieję, że oba te Pokémony padną bez najmniejszego problemu. No tylko Glon trochę oberwie na pewno z recoila, no ale to jest wiadoma sprawa. Co nie? Owszem, dobrze jest. No i dobra, Glon już nawet 405 poziom, wyrównał się z Goliatem. No i chciałby ewoluować, oj, chciałby ten Pokémon ewoluować. Shopping Mall 9. Okej, okay, i co ja tutaj mogę kupić? Nie, to jest chyba taki zwyczajny sklep, wiecie, no nie będę chodził teraz po sklepach, no nie, idziemy dalej. Aha, już kolejny się trafił, a mógłbym podleczyć, chociaż
Dobra, co tam masz? Skragiego masz. No, Skragi może coś tam uderzyć. O, chciałem powiedzieć. O nie, no żartujesz, nie, nie, Lukos, tak to się nie bawimy. Dobra, Gal, wchodzisz ty. Wiem, że nawet jak będzie Brick Break, to trochę oberwie, ale no właśnie, nie za bardzo, nie tak mocno. Ło. Okej, kończ to quick attackiem. Tak dla pewności, żeby było wszystko tak jak należy. Dobra, dwa Pokémony mające Lakiega, naprawdę sporo tutaj sobie potekspią. W sumie tego Eviolite dajmy na razie i Glonowi będzie jeszcze silniejszy, bo on to już, wiecie, no nie ewoluuje co prawda, ale no Eviolite myślę, że będzie robił, że będzie naprawdę potężnym Pokémonem, jeszcze potężniejszym. Ale to się naprawdę, tak jak wam ostatnio mówiłem, szybko zmienia. Tepig cały czas był takim ostatnim Pokémonem do bicia, ale jak tylko ewoluował w Pignite'a od razu, jaki power up, od razu mógł się nauczyć znacznie wielu ciekawszych ruchów. Bo tak to wcześniej nawet nie mógł poznać Brick Break'a, tego Head Smasha, no w ogóle mało co potrafił. A teraz ogromna różnica. No dobra, słuchajcie, może dawaj Rock Blasta w niego, walnij U-turnem. No zmienimy to zmienimy, ale niech oberwie równo, pięknie, Krokorok załatwionym. No i może Goliath. Tylko ciekawe, kogo uderzy ten cały nasz Scraggy. Ojej, High Jump Kick. O, ledwie, bo ledwie, ale żyjemy. Ło, Garbodor. No to nieciekawie, dobra, to może zmieńmy. Może niech ty wejdziesz sobie, natomiast X-Scizor niech leci na Skragiego, miejmy go z głowy. Ale z Garbodorem, no tutaj to najlepszy będzie Earthquake oczywiście. Szczególnie, że Earthquake Goliatowi naszemu nie zrobi zbyt wiele. Oho, no to słuchajcie, Earthquake, natomiast ty X-Scizor raz jeszcze w Skragiego. A Garbodor padnie. Ale wiecie, Goliath jest Pokémonem roślinno-robaczym, on nie ma prawa dostać za mocno. I o to chodziło. No aż ty wredny z Body Slamem bije bez przerwy. No dobra, to już można kończyć. Nie mam na niego w sumie nic jakiegoś super dobrego, ale X-Scizor, no mówię, no Goliath, słuchajcie, no atak ma zniewalający. Robi sporą robotę. No i świetnie, pokonani. No i ja teraz nawet nie wiem, słuchajcie, gdzie iść tak właściwie. Gdzie tu się kierować? Czy tutaj coś będzie? No tutaj mamy HP Upa, okej. A ja może to jest jakieś jedno z tych miast, w którym już byliśmy, mam się do niego udać. Któż to wiem? Aha, Opelucid City ma jakieś problemy w tym momencie. I lepiej, żeby osoby spoza miasta tutaj nie wchodziły. Jejku, nie są zbyt mili dla nowych. Jak wiecie, mamy problemy, nie wchodzić. Super, no a jak ja muszę tam wbić, dostać się, no to co ja mam poradzić? Ej, ale tutaj też chyba są jeszcze jakieś może tereny, których... Nie, 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 tutaj to ja już byłem. Fajnie, że Maloeta nam, z nami podróżuje. Bardzo mi miło, mogłaby mi wskazać drogę może, gdzie tutaj najlepiej iść. Tutaj nic nie ma? Tutaj nic nie ma? Nie, to możliwe, że to miasto, o którym mówiła Cynthia. To wiecie, to jest jakieś jedno z tych miast, w których... już byłem, ja tam nie zawsze nazwy miast kojarzę. Szczególnie, że w Pokémonach, no nie oszukujmy się, przez tyle generacji powstało ich dość dużo. Ale to było na U. Ej, nie ma takiego. Dobra, no i teraz człowiek zaczyna się zastanawiać, o które tutaj miasto chodzi, a może to było jedno z tych początkowych. Czekajcie, jak zrobimy, no tylko żebym potem nie musiał się znowu cofać, nie wiadomo jak daleko. Jak się udam do Akumula. Okej, zaraz się cofniemy. Ja mówię, no moja pamięć niestety o nazwy jest fatalna. Nie, no to jest nowy Maatown. No to nie, nic z tych rzeczy. No powiem wam, że jestem niezbyt pozytywnie zaskoczony, ale to nie tutaj. No dobra, przejdźmy się. Gdzie to mogło być to miasto? A to nie było jedno z... No właśnie, które to było miasto? Dobra, do Ikirus City. No to tutaj to byliśmy. Ale jeszcze zastanawiam się nad jednym miastem, w którym nie było... Ale to nie w tym regionie, ojejku, już mi się regiony mylą. Nie, wiecie co, ja tam sobie chyba jeszcze raz się przejdę szybciutko w stronę tej Cynthii, niech ona mi przypomni nazwę tego miasta. No mogłem sobie, gdybym wiedział, to bym sobie zapisał jego nazwę, a tak to no kurde, człowiek zapomniał. Gdzie ona jest? Nie, Undela Town. Gdzie jest cholera Undela Town? Nie mam pojęcia, naprawdę. Czy ja byłem w Undela Town? A nie da się teraz przejść tędy? Czy ten koleś mnie blokuje? Aha, wybacz mi za mojego iPoma. Nie ma wybacz, tylko koleś mnie nie wpuszcza nigdzie. Gdzie jest Undela Town, ja się pytam. Ten mnie nigdzie tutaj, wiecie, nie zaprowadzi. To tutaj nie przepłyniemy. Powiem wam, że
Przyznam się szczerze, bez bicia, nie wiem, dajcie mi chwilę, sprawdzę gdzie to jest i się tam wybierzemy. Dobra ludzie, już chyba wiem co i jak, a przynajmniej mam taką nadzieję. Rzeczywiście zapomniałem, że do tej pory jedno miejsce, można powiedzieć, że było trochę takie przyblokowane, nie miałem tam przejścia, a teraz jest. Więc liczmy, że będzie dobrze. Czekajcie, muszę się udać do Nimbasy bodajże. Nimbasy? Tak, do Nimbasy. I tutaj, słuchajcie, droga na wschód była zablokowana, teraz jest już odblokowana. Ja tutaj nie walczyłem, z tego co wiem, z tymi trenerami, którzy się tutaj znajdują, więc nie ma na co zupełnie tracić czasu, ruszamy. Ej, w ogóle Lukos... O, zaatakowałem? W sumie nie chciałem, ale no spoko. O, jeszcze się uderzę, masakra. Chociaż z moją obroną to nie wiem, czy go to zaboli. No, trochę go zaboli. O, jeszcze heal block, okej. No, czekajcie, ja go muszę nauczyć jakiegoś Earthquake'a, to jest aż dziwne, że mój Pokémon ma dwa ciosy kamienne, no tak to być nie może, nie ma Earthquake'a. A nie mówcie mi, że się nie uczy, na pewno się uczy Earthquake'a, no nie ma nawet innej opcji, że tak to powiem. Masakra, już mam prawie, słuchajcie, no większość, zdecydowaną większość tutaj tych TM-ów już poodkrywaliśmy, ale pewnie jeszcze nie wszystkie. Słuchajcie, Rock Slide jest lepszy, myślę. No Rock Blast czasami bije po 2-3 razy, tam może więcej, ale to wiecie jak to jest. Dobra, oduczam się Rock Blasta, Stealth Rock niech zostanie, on jest zawsze przydatny. O, i tak to może być. Przy okazji aktywujmy sobie Ripelka i po prostu zwiedzajmy okolice, trenujmy te nasze poksy. Heal Ball. No i dobra, zobaczymy poziomy. To powinny być wyższe poziomy, co nie? O, widzicie, tu są wysokie poziomy Pokémonów, no bo... Teraz dopiero ta droga się odblokowała, no tylko ja to mówię, Unowa to zawsze był dla mnie taki region, taki dziwny, że jak się przechodziło za pierwszym razem grę, to człowiek nawet, wiecie, po przejściu głównego wątku fabularnego nie odkrył wielu miast, bo niektóre odblokowywały się dopiero, wiecie, w postgame'ie, więc tak naprawdę to te niektóre nazwy tych miast, ja to w ogóle nie kojarzę. Ej, co? O nie, spotykają mnie tutaj dzikie poksy, ponieważ Lukos ma niższy poziom od nich. No nie wierzę, dzikie poksy już są na 30 poziomach. Po co mi ten Max Ripple? Nie no, niech wbije szybko, słuchajcie, poziom co najmniej 36, jakoś to chyba będzie. O, Excadrill, no, to jest Pokémon, którego chciałem. Chociaż on wali Earthquake'a. Dobra, to nie jest Pokémon, którego chciałem, ewidentnie nie. To był błąd. Dobra, Goliath, w takim razie ty musisz tutaj troszeczkę poszaleć z Razor Leafem, ale no w sumie stalowy Pokémon to też... Nie robimy aż tak wiele, a on za to wali skryte jak szalony. Rock Slide, aj! Dobra, żyjemy. Brawo, Goliath. Chociaż łatwo nie jest, jak widać. Przeciwnicy naprawdę, słuchajcie, tutaj pokazują, że no niby tutaj sobie te Pokémony niektóre podtrenowałem, niby jest tutaj już poprawa spora, ale trenować to by trzeba było cały czas. Żeby pójść tak bezpiecznie na ligę, to słuchajcie, poziom musiałby być wszystkich Pokémonów minimum 60, to byłoby takie, powiedziałbym, w miarę bezpieczne podejście. Ale nie zawsze takie są. Dobra, ej, gościu, nie wiem jak cię złapać. W ogóle ludzie się pewnie dziwią, co ja robię, co ja robię, ja mam maloetę w ogóle w teamie. Co to ma być? Na pewno mają takie jakieś rozkminy grube. Kolej z maloetą chodzi, legendarnym Pokémonem. Jestem jak ten, wiecie, ten Tobias, który miał przecież legendarne poksy. Pewnie uważają mnie za kogoś podobnego do niego. Jest mógł, tylko czy będę szybszy? Nie jestem szybszy. Jego atak mu dużo zabiera. A Earthquake widzicie średniawą. Dobra, w ogóle Hyper Potiony się kończą. Hajsu widziałem, że znowu dobiliśmy do około 600 tysięcy, ale powiem wam, że jestem ostatnio tak bardzo nieoszczędny, jeżeli chodzi o stosowanie miksturek tutaj leczących, że no... Dlatego znowu będzie trzeba wydawać fortunę. Ale myślę, że kasy to mi akurat na wszystko starczy. O, patrzcie, Boldor normalnie chce ewoluować. Widzicie, no w grach teoretycznie ewoluuje przez wymianę, a w tej grze mógłby sobie ewoluować od tak, a czemu nie? No ale to jest wiadomo, zmienione na potrzeby tej gry, gdyby każdy chciał mieć, wiecie, wszystkie poksy na przykład. Oj, może zmieńmy lepiej. Unpleasant, to Pokémony dla ciebie. No i nie, dużo nie bierze. Ersesz, w ogóle mówiliście, żeby nauczyć go Acrobaticsa, bo on ma lepszy fizyczny atak. A jakby jeszcze nie miał żadnego przedmiotu przy sobie, to w ogóle, łocie panie. Acrobatics by robił, słuchajcie, grę. Więc chyba tak zrobimy. Sprawdźmy statystyki Unpleasanta. Ej, no rzeczywiście on ma znacznie lepszy ten atak. Jacie, dobra, nie, ludzie, dobrze, wy już sobie dawno pisaliście, ale ja to zawsze, wiecie, tak, potrzebuję 2-3 odcinków, co najmniej, żeby to ogarnąć. O, Aerial Ace byłby też skuteczniejszy. Ja się zastanawiałem, co on tak ma obierze. No teraz tylko, gdzie jest Acrobatics? O, super, na pewno się uczy. Co? Nie uczysz się Acrobaticsa? No nie, no ja w to nie wierzę.
Skydrop, czekajcie, jak ten atak działał. Też się nie uczysz. Nie, dobra, jestem w wielkim szoku. Unfezant nie uczy się jednego z lepszych ataków, jakie powinien się uczyć. A Aerial Ace? No Aerial Ace jest fizyczny, z tego co kojarzę, więc będzie, no będzie lepszy. Niby Air Slash więcej mocny, ale ludzie, to jest ponad 30 różnicy między atakiem, a czy około 30 różnicy. Myślę, że będzie skuteczniejsze to. Dobra. Z tymi trenerami... A właśnie, tylko tamten nie chciał ze mną walczyć, może za daleko odszedłem od niego, nie wiem. Słana, ojejku, ale pokemony się trafiają. Masakra, chociaż Słana, no to też średni wybór, żeby dawać Goliata, ale to jest pokemon z tak dobrym, słuchajcie, atakiem, że ja w niego wierzę. Dobra, przeceniłem jego możliwości ewidentnie. Nie, 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 to już było przesadzeniem. Nie można aż tak wierzyć w pokemony. Dobra, Aerial Ace. No i robi swoje, ale brakuje mi tutaj, żeby miał tego Acrobaticsa, no nie powiem, to by się przydało. Dobra, U-turn. Nie przeżył. No dobra, no to w takim razie Lucas już dokończy robotem. On teraz też w miarę szybko powinien wbić, wiecie, co najmniej poziom 40, więc też dobry taki trening dla niego ewidentnie. No dobra, z tobą też nie walczyłem. Też nie walczyłem. Co tam masz? Masz Stoutlanda, więc będzie obniżenie ataku, niestety. No i co? No jeszcze obniżył mi obronę, no najgorzej, dobra, nie, 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 zmieńmy, zmieńmy. Dawaj, Glon. Ty i ten twój Brick Break to raczej powinno być szybko i na temat. Dawaj. Zakończ żywot tego długo wąsego Pokemona. No i świetnie, Lucas też trochę trenuje. No sorry Lucas, sorry, chciałbym cię ewoluować, ale to nie dla ciebie, ta ewolucja. W sumie jesteśmy tak blisko miasta, że po co, wiecie, używać Revive'a, skoro Pokémon Center jest tuż za rogiem. Dobra. Dzięki, dzięki, dzięki. Idziemy już stąd. No i ciekawe, ciekawe, gdzie mamy w ogóle... O nie, to nie tutaj. Ten klub, wiecie, juniorów do walk. No bo tam, w tym jeszcze nas nie było. No dobra, ta Maloeta będzie dalej tak z nami podróżować pewnie. Chyba, że w ogóle ominąłem coś. Ej, a jeszcze jedna sprawa. Ty ze mną chyba nie walczyłeś. A, on daje przedmiot, którym jest charcoal, czyli zwiększający siłę ognistych ciosów. Węgiel, można powiedzieć. O, Undela Town. W końcu. Czy wiesz, że czempion Ligi Sinnoh został tutaj? Ta, no Cynthia, ona lubiła to miejsce. To było chyba takie dla niej miejsce wypoczynkowe. Czekajcie, Pokémon World Tournament Junior Cup. Okej, to jest, słuchajcie, światowy turniej juniorów w Pokémonach, na który aż przystąpił. Stoczył łącznie 4 walki, przy czym 4. walkę przegrał. No ale my tu możemy ją wygrać, czemu by nie? Słuchajcie, w pierwszej walce Ash używał Pokémona, Pokémon używany przez Asha to Levani. Więc tego też Pokémona użyjemy. Niech sobie nawet weźmie Lucky Egga, nie marnujmy tutaj możliwości dostania expa. Potem będę żałował, jak sobie tego teraz nie wykorzystamy. Wiecie, będzie tylko trening ostry przed ligą. No ale dobra, idziemy przystąpić do tego turnieju. A jak żeby inaczej? Witaj na światowym turnieju juniorów. A, to jeszcze. Czy jeszcze przystąpić do tego nie mogę? No, cóż, zdarza się. Oj, zespół R, no nie wierzę. Nie przeszkadzać, tak? Nie przeszkadzać, ja się zdaję nie przeszkadzać. Rokecie jeden, ty. Czyli jeszcze tam niestety nie pójdziemy. Szuka Chinchino, zmieni się za Munchlaxa. O proszę, ale ja, chłopie, ja mam Snorlaxa. Po co mi Munchlax? Munchlaxa nie potrzebuję. No chyba, że ktoś zbiera, wiecie. O, Leftovers, wow, nice. Chociaż to trochę chamskie, że przyszedłem i ukradłem Leftovers z mieszkania. Nie mieszkam tutaj. Aha, a może w sumie nie ukradłem. Może to był, wiecie, jakiś dla gości Leftovers. Któż to wiem? The Villa. Co to za nazwa, The Villa. Także, a, że muszę być specjalnym trenerem. Ej, Reveal Glass? Ej, co robiło Reveal Glass? Czekajcie, czy to był jakiś z tych kluczowych przedmiotów, co nie? To jest lustro, które pokazuje prawdę. Ej, a czy to nie było związane coś z tym? Z legendarnym Pokémonem, ten Reveal Glass, ale nie chyba z Maloetą, tylko z tą. Ojejku, Hupą? Coś nie z Hupą? Nie pamiętam. O, jest i Cynthia. Zrobiłeś to aż, twój przyjaciel czeka. A właśnie, bo słuchajcie, Xtemi napisał mi w rozpisce, że będzie walka z kimś znajomym. I że wasz aż używał w tej walce na pewno Pignite'a i Pikachu, a reszta poków nie była pokazanych. Okej.
No to dobra, Pignite, idziesz na pierwsze miejsce. Kto to na nas czeka? No nie, to Dawn, słuchajcie. Czyli nasza towarzyszka z regionu Sinnoh. Podróżowałam po Johto i postanowiłam odwiedzić Unowę na jakiś czas. Dołączyłam również na Mistrzostwa Świata Juniorów. Tak, teraz taka rozgrzewka, bitwa rozgrzewkowa. No świetnie. No, powiem wam, że z nią może być w miarę ciężko. Ojejku. A z Piplapem to na pewno. Dobra, Goliat, wchodzisz tym. Drillpack! Ja tego się nie spodziewałem. Dobra, ciekawe ile ja zabiorę. Dobra, ja zabrałem dość dużo. Dobrze, że ma dalej Piplapa. Quilava, no szanuję, też mamy Quilavę. Dobra, Lukos, to może pora na ciebie. No to co, Earthquake. Miotacz ognia nam nie zrobi za dużo, no chyba... Co? Ej! Dobra, myślałem, że za dużo nie zrobi, ale to jednak cios specjalny i widać różnicę, że nie cios fizyczny. No i niestety Lukos przegrywa. Był trenowany dość mocno, ale to nie wystarcza. Dobra, Gal, potrzebujemy cię. Potraktuj go serial Ace, tylko przeżyj najpierw. Co? Ej, słuchajcie, ta Quilava to jakaś powalona normalnie. Ja wiem, że ma wysoki poziom, no ale no bez przesady. Dobra, no teraz musisz. No nie, nie wierzę, ludzie, no mój Krokorok padł na hita, no co jest grane? Nie, no ja jestem w głębokim szoku. Quilava rozwaliła mi trzy Pokémony na takim absolutnym luzie. O, a teraz Swift. Nie wiem, ile ta Quilava ma specjalnego ataku, ale aż boję się zapytać. Słuchajcie, Togekiss, Pokémon typu fery i latający. Dobra, tutaj wystawmy Pikachu, bo z Togekissem możemy mieć problem. Wysoki poziom też tego Pokemona. Potraktuj go z Elektrobola. I to jest świetny atak, brawo, jeszcze milion skryta. O, tak, to rozumiem. Mamoswine. No dobra, z Mamoswine'em... No dobra, Goliat, ty jesteś osłabiony, ale idziesz już, żeby go tylko obić troszeczkę. Tylko, że oby nie miał Ice Sharda. Dobra, nie ma. Coś mu na pewno zabierzemy, ale no też niedużo. I Ice Fang, to jest cios, który musiał zabrać dużo. No dobra, moje Pokémony, słuchajcie, coraz mniej ich mamy. Ej, dobra, mogę użyć... No nie, no użyjmy Brick Breaka. Co jest szybszy? Dobra, Brick Break go powinien rozwalić, świetnie. W sumie mogę użyć też ciosu, który by mnie przyspieszył, no ale no dobra. Baniri? Dobra, Baniri to raczej nie jest wielki problem, szczególnie jak używa Ice Beama na Pokémona walcząco ognistego. Świetnie. Czy ktoś jeszcze, czy to już wszyscy? Nie, jeszcze Pachirisu! Okej. Okay. Super Fang, jazda, no coś tam zabrało, no dokładnie, połowę życia. Discharge nie wystarczy, dobra, to chyba wszystkie poksy. Słuchajcie, Dawn pokonana. No nieźle, silny jak zawsze, dziękuję. Ale łatwo nie było, naprawdę nie było. Tak, będzie epicki pojedynek. O, dziękuję, czyli tu nam leczą poksy. No i prawidłowo. O, i turniej już się wkrótce zaczyna, czyli możemy, wiecie, odwiedzić turniej i go rozpocząć. W końcu tak jak należy. W końcu możemy się tam wybrać. No dobra. No to wybierzemy się. Zespół R na razie nie chce, żebyśmy przeszkadzali. Dobra, czyli na pierwszą walkę był, słuchajcie, Levani była używana, więc my też tak zaczniemy. Czy chce wziąć udział? Oczywiście. Is battle with the champion Alder. O kurczę, za zwycięstwo można walczyć z Alderem. No ja już z nim niby walczyłem, ale on podczas walki zasnął. Więc no cóż, nie był zbyt zainteresowany. O, Karablaścik. No to, to... Mi to się zawsze kojarzy, że on ma też typ robaczy. To coś mi się chyba pomyliło. No, chyba coś mi się pomyliło. Znaczy nie, że robaczy, że ma, ale że ma wodne jeszcze. Ach, mój błąd. Wiecie co, Sword Dance'a się uczę. To zamiast Takla, bo ja w sumie Takla i tak nie używam. A Sword Dance może być mega użyteczny. W drugiej walce, słuchajcie, Ash walczył za pomocą Boldora. No i dobrze, że go trenowaliśmy. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Więc jazda. Nasz przeciwnik to Geraldo. Reuniclus. Ha. Thunder. No to bym tę walkę przegrał jeden na jeden, bez wątpienia. No świetnie. Reuniclus robi robotę i to taką naprawdę dużą robotę. Dobra, może Gal. I jego standardowo U-turn. Tylko czy to jest atak wystarczający? No nie, to nie wystarcza, to mocno osłabia. Ale żeby wystarczyło, to niestety nie. Dobra, o, idealna zmiana z tym. Tak czułem, że może być jeszcze jeden Thunder, no i weszło idealnie. Świetnie. Dobra, kolejny przeciwnik załatwiony. W trzeciej walce, słuchajcie, aż używał Krokoroka. I podczas tej walki, moi drodzy, Krokorok ewoluował. Co jest o tyle niepokojące, że mój Krokorok nie ma...
nie ma wystarczająco dużo poziomu. Ale dobra, dobra, jakoś to chyba ogarniemy. O ile w ogóle wygramy. To już jest inna sprawa, dobra, podchodzimy. I tu walczymy z Iris, ostatnio w takim turnieju przegraliśmy z Iris. Znaczy, w anime przegraliśmy, ja wygrałem. Dragonite, wow, shit. Dobra, robi się poważnie. Dragon Rush. Wow. Dobra, zmieniam Pokemona, bo rozwali mnie. No ten Dragonite robi różnicę, bez wątpienia robi różnicę. Dobra, powiem wam, że aż nie wiem na kogo zmienić, ale zmieniamy na niego. Ice Beam, ale niefartowna zmiana. A obym był szybszy. Dobra, szybszy może i jestem, ale dużo wcale nie biorę. No, pomyślmy kto teraz. Dobra, Glon. Ja wiem, że on może mieć Earthquake albo inne tego typu ciosy, ale mam nadzieję, że nie ma. O, nie trafia, super. No ja też nie trafiam, to jest Oliwa Sprawiedliwa. Teraz znowu nie trafia, ale ja już trafiam, więc świetnie. Mamy to, słuchajcie, Dragonite rozwalony. No nasz Pokémon dostał tam dość dużo expa, ale to nie dość dużo, żeby ewoluować, a normalnie Krokorak ewoluował. Słuchajcie, w czwartej walce, no aż widzę, że walczył z tym dupkiem, który tak mnie denerwuje w tej grze. Walczył z Pignite'em. Ej, nie mogę się już wycofać stąd, o kurde, nie mogę iść uzdrowić Pokémonów, ani nic z tych rzeczy. Dobra, to może zróbmy tak, że, no mówię, chciałbym, żebyś ewoluował, damy ci XP Shaira w takim razie. Gdzie one tylko są? Dobra, tutaj aż 4 już posiadamy. No dobra, no to Pignite niech wchodzi. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest trip oczywiście. No i aż oczywiście znowu przegrał z tripem, co jest według mnie wstydem niesamowitym. No naprawdę, przegrał z Serperiorem? Nie, no proszę cię. Aż proszę cię, no kurczę, jak on miał Serperiora, a ty miałeś ognistego Pignite'a, powinieneś wygrać to na luzie. Ach, ten aż zawodzi na każdej linii, co nie? Nie oszukujmy się. Tak już jest. Dobra, trip pokonany. No i teraz słuchajcie, w nagrodę dostanę znowu pojedynek z Alderem, chociaż aż takiego już potem nie odbył. No to ja mam taką szansę jak najbardziej, więc skorzystajmy z tego. Dobra, dawaj Hyper Potiona. Teraz na niego, na niego, na niego. Nie wiem, czy to będzie też walka jeden na jeden. Przekonajmy się, jest tu Alder. Och, to koniec. Nie jestem za bardzo w nastroju, ale no czemu by nie? A, i on mi daje po prostu Swaggera, nie walczę z nim. Świetnie, zmarnowałem przedmioty leczące, bo myślałem, że naprawdę będzie walka, ale ten champion mnie denerwuje, słuchajcie. W ogóle poblokowali miasto całe. No, powiem wam, że rokeci tutaj naprawdę jak szaleni wszędzie się pojawili chyba. Nie, no pytań nie mam, dobra, Ripela to niepotrzebnie aktywuję, tylko go tracę. Uleczmy sobie normalnie Pokémony, żeby ataki mi się przywróciły. Słuchajcie, w kolejnym odcinku musimy wybronić to miasto z rąk zespołu Ery, który właśnie chce pojmać Pokémona, który nam towarzyszy, czyli Maloetę. Nie zapomnijcie więc zostawić łapki w górę, jak się podobało. Subskrybujcie kanał, kolejny odcinek już wkrótce. Ale to tyle na dziś, tak więc do zobaczenia. Cześć i czołem i na razie. Hej!